Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam na kanale Jasnowic z Gdańska, witam serdecznie. Dzisiaj szybciutko chciałbym Państwu przedstawić dwa sny, czy raczej jeden sen, a jedno poczucie. Spójrzmy na skryny, które dla Państwa przygotowałem, to jest kalendarz sierpień, tutaj mamy dzisiaj jest 22 sierpnia, czwartek, a w poniedziałek był 19 sierpnia. Zobaczmy właśnie na żółty jest zaznaczony sen, który przyśnił się w poniedziałek 19 sierpnia. Czy będzie proroczy, to się okaże. Zobaczymy, czy w ogóle uda nam się to poprawnie zinterpretować. Tutaj właśnie mamy poniedziałek zapisany sen. Nie było pytania przed snem. Ja tam zapisałem, że nie było pytania przed snem, ale bardzo dużo śnił się Bliski Wschód i różne wojny. W tym śnie tych wojen było spokojnie kilka, myślę, z jakieś z pięć ładnych kilka wojen na Bliskim Wschodzie. Następnie było takie poczucie w tym śnie, jakby w trakcie trwania snu lub chwilę po obudzeniu, już teraz nie pamiętam szczerze mówiąc, bo już mamy czwartek, ale było coś takiego, że było więcej wojny niż wirusów, bo jak Państwo zauważyli w ciągu ostatnich tygodni, albo nawet ostatniego tygodnia, bardzo mocno reklamuje się wszelkiego rodzaju wirusy i bakterie, ale w tym śnie z poniedziałku było więcej wojny, więcej różnych wojen niż wirusów, więc być może to wszystko jest ważniejsze niż owe wirusy. Następnie w tym śnie, na sam koniec, śnił się taki duży, przegubowy, zatłoczony autobus, przeładowany i tam panował bardzo duży ścisk. Praktycznie taki ścisk, którego w życiu nie widziałem. I co to oznacza? No mnie w tym śnie bardzo mocno zaciekawiło, że autobus. Był przeładowany, gdzie normalnie, jak mieliśmy kiedyś wydarzenie epidemiczne od marca 2022 roku, przeszedł 2020 roku, to raczej autobusy były puste. Tak? Raczej kina, teatry, kościoły, tak? świątynie różnego rodzaju świeciły pustkami. Tak? Raczej była ograniczana liczba ludzi, a tutaj wręcz odwrotnie autobus był przeładowany. Być może to się tyczyło prywatnego życia. A być może czegoś szerszego. Pokazuję państwu właśnie z tego względu, że jest to ciekawe i jeżeli będzie tyczyło się jakby naszego wspólnego społecznego życia, to uznamy wtedy, że dany sen się sprawdził. Ale mniejsza z tym, ważniejsze jest poczucie, które nastąpiło kilka dni później, a więc dzisiaj. Teraz mamy godzinę po 18, a to było dwie godziny temu. Od razu będąc w jednej z sieci sklepowych, robiąc zakupy. Od razu zrobiłem przerwę i od razu wziąłem komórkę i zapisałem tego SMS-a Jasnowidza z Gdańska, bowiem nastąpiło poczucie. Takie poczucie, które byśmy nazwali, zrób sobie zapasy. Czy ja to zapisałem, przepraszam, poczucie? Zrób zapasy sobie. Takie dziwne poczucie. Ja już tutaj na tym kanale bardzo dawno audycji nie robiłem. Kiedyś, kilka lat temu, chyba zrobiłem taki filmik, właśnie coś z zapasami, na dwa tygodnie. Mówię to z tego względu, że tutaj również zapisałem właśnie w nawiasie dwa tygodnie i to jest wielka zagadka, czy owe dwa tygodnie to oznacza się, że za dwa tygodnie coś będzie takiego, co może już zapowiadać właśnie, że będzie trzeba mieć jakieś ewentualne zapasy zrobione lub ludzie zaczną robić jakiekolwiek zapasy, czy faktycznie te zapasy Będą na Watykonie. Ja wam podam moją wstępną interpretację. Ja uważam, że jak tak przekazałem się gdańskimi ulicami w godzinach szczytu, właśnie 16 godzina, dużo samochodów, dużo ludzi, to czuć było w jakiejś ilości ludzi taką niepewność, czuć było jakby takie, że nastąpiło takie zasianie takiej niepewności, nie? że już te takie negatywne owoce. Są, że ludzie, niektórzy są nawet ludzie, którzy zaczęli chodzić w maseczkach, już czuć to w powietrzu, ale takim w cudzysłowie powietrzu. I jeżeli ktoś poprowadzi tą narrację dalej, to być może ona w przyszłości zaowocuje sytuacją, że będzie taki próbny lockdown, powiedzmy taki testowy lockdown. Czy ludzie jeszcze w to wejdą, czy nie wejdą? To będzie taki test, to będzie takie sprawdzenie. I właśnie to może trwać dwa tygodnie, albo nawet nie całe dwa tygodnie. Tylko ja myślę, że tutaj właśnie gdzieś to poczucie, które dało mi się jakby poczuć, to ono jakby może być taka ewentualność, że to poczucie jakby służyło głównie też mojej osobie prywatnie, czyli żeby w przyszłości się gdzieś jakoś tam nie denerwować, to Znowu sobie zrobić jakieś takie małe zapasy, że powiedzmy, jak czy wrócę z pracy, czy gdzieś coś będę musiał załatwić, to na przykład w danym czasie jakoś koniecznie z nożem na gardle do sklepu iść nie będę musiał i stać w kolejkach na przykład, tak? Tego zawsze będę mógł sobie coś tutaj ugotować, zjeść bez pośrednictwa, właśnie jakichś tam sieci sklepowych. I myślę właśnie, że to może znaczyć to właśnie, że. Zapasy to znaczy się, że takie rzeczy, które mogą leżeć najlepiej wiele lat albo co najmniej kilka miesięcy, i być może w kilku najbliższych miesiącach, być może na ten niecałe dwa tygodnie, taka sytuacja może zaistnieć. I tyle, to nie jest wielka przepowiednia. Ale żeby uczciwie podejść właśnie do tematu i prowadzenia tego kanału na YouTube, to podaję swoje poczucie, które powstało, żeby właśnie zrobić sobie zapasy, a takie poczucie to bardzo dawno nie robiłem takich filmików, żeby robić sobie zapasy. I, i bardzo dawno gdzieś ani nie mówiłem, ani nie miałem takich poczuć. Powstało po długim czasie takie coś, więc podaję. Pewnie wielu z Was ma zapasy, a jak ktoś nie ma, to zawsze warto sobie, sobie jakby zrobić taki zapas właśnie na wszelki wypadek, czyli na wszelki wypadek, czy to związane właśnie z sytuacją sanitarną, tak? czy z jakąkolwiek inną sytuacją, myślę, że na dwa tygodnie dobrze jest mieć właśnie, czy to świeczki, czy to baterie, czy to jakieś podstawowe jedzenie, środki takie, co są konieczne. To ja zawsze propagowałem od samego początku, że każdy powinien być mniej więcej jakoś gotowy, żeby... Ewentualnie, jakby coś się działo, żeby móc pójść bliżej z pomocą, a nie zajmować się właśnie zaspokajaniem podstawowych potrzeb, które powinny być gdzieś na podstawowym poziomie już zapewnione, właśnie na wszelki wypadek. Dobrze, nie zabieram więcej czasu. Pozdrawiam Was serdecznie. Na miarę możliwości będę starał się robić, robić filmy właśnie na dwóch kanałach, jednocześnie właśnie czy na kanale Jasnowic Olaf i na kanale Jasnowic z Gdańska. Dzisiaj wieczorem na kanale Olaf Jasnowic, czy Jasnowic Olaf zostanie wyemitowany dłuższy film, on tam chyba trwa niecałą godzinę, czy 40, czy 50 minut, pod tytułem Otis tu przybył. Film na podstawie snu proroczego sprzed miesiąca. Zapraszam serdecznie, jeśli ktoś nie widział tego większego kanału, to właśnie warto się zapoznać, bo na tych dwóch kanałach właśnie została zaprezentowana największa liczba przepowiedni z dokładnością co do dnia, więc będę kontynuował to dzieło. Mam nadzieję, że owocem tego będzie między innymi właśnie nawrócenie chociażby jednej zabłąkanej duszy do Pana Jezusa. I tyle. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się, nie będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus, pa!